Witaj. W dzisiejszym filmie, który jest trochę inny od moich dwóch poprzednich, ale mam nadzieję, że i ten będzie pomocny komuś. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej rzeczy, o tym, czym jest grzech. Na przykładzie jednego fragmentu. O tym zaraz powiem. Istnieje takie założenie, że wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jest takie założenie wśród wielu filozofów lub wielu ludzi, którzy w jakiś sposób się na ten temat wypowiadają. I większość ludzi, z którymi rozmawiamy, uważa, że są dobrzy na tyle, że zasługują na niebo, że swoim dobrym życiem zasługują na to, aby trafić do nieba. Często mówią, że wychowali dzieci, te dzieci są teraz w dobrym miejscu, mają rodziny. Z drugiej strony, że strasznie dużo w życiu znieśli, dużo przeżyli, dużo ciężkich chwil. Jeżeli ktoś zasługuje na niebo, to będą to oni, bo dużo wycierpieli. Niektórzy mówią, że pomagają innym w różne sposoby. Czy to chorym, czy sąsiadem w jakiś sposób, czy w jakiś sposób przez internet, jakimiś kursami, czy nie wiem, w schronisku jakimś psiakom czy kotkom. Większość ludzi mówi, że nie kradnie. Każdy mówi, że nikogo nie zabił, że nikomu nic złego nie robi, że szanuje innych, zgadza się ze wszystkimi poglądami, żeby nikogo nie urazić. To są argumenty, które dzięki którym ludzie mówią, że zasługują na niebo, na zbawienie. Ale teraz chciałem, żebyśmy sobie przeczytali jeden werset. To jest list do Galacjan, rozdział 5, werset 19. Może sobie sprawdzić i posłuchaj, teraz przeczytam. Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zobacz, to jest tyle rzeczy, nad którymi moglibyśmy rozmawiać, nad którymi warto usiąść i się zastanowić. Jest tutaj tyle rzeczy, które mogą spowodować i spowodują, że część ludzi, których obecnie spotykamy, nie odziedziczy Królestwa Bożego. I chciałem się tutaj skupić na jednym słowie, bo to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, dużo treści, ale jest jeden, na którym chciałbym skupić się i właśnie chciałbym na tym przykładzie tej jednej rzeczy coś wyjaśnić. Jest tutaj takie słowo jak nierząd. Są wymienione cudzołóstwo, drugie jest nierząd. Jest to jedna z tych rzeczy, przez które ktoś może nie odziedziczyć Królestwa Bożego. Nierząd. W oryginale, czyli w Grece, w tym miejscu użyte jest słowo pornia. Gdybyśmy sobie to przetłumaczyli z angielskiego, to tłumaczenie tego słowa, myślę, że oddawałoby lepiej, według mnie oddaje lepiej, co to słowo znaczy, nierząd. Bo po angielsku jest to sexual immorality, czyli niemoralność seksualna. Jakby definicja tego słowa mówi o tym, że to jest niemoralność seksualna wszelkiego rodzaju. Niemoralność seksualna wszelkiego rodzaju, wszelkiego typu. Zobacz, ile w ogóle się w takim stwierdzeniu zawiera. Wszelkiego typu. Myślę, że to jest jasne, że zawiera się w tym pornografia. Pornografia, czyli jedna z najgorszych rzeczy, jaka jest teraz tak łatwo dostępna dla każdego.
Pornografia, oczywiście mówię tutaj o formie wideo, które jest dostępne w internecie, jest dostępne na płytach, jest dostępne w telewizji, w odpowiednich godzinach, na odpowiednich kanałach. Ale oczywiście to nie jest wszystko. Pornografia to nie jest tylko wideo. To są również książki, które zawierają tego typu opisy, pewne obrazy. Pewnie większość z nas kojarzy, że są książki, które były bestsellerami, a są po prostu spisaną pornografią. Na podstawie takich książek nagrywane są nawet filmy, które swoją drogą można było obejrzeć w kinie i już chyba nawet polska wersja jest podobnego filmu, której nawet nie chcę mówić tytułów, ani nie chcę o tym myśleć. Że w kinie w ogóle można takie rzeczy oglądać, nie? Że jak daleko przesunęła się moralność nasza ludzka, że pornografię można oglądać w kinie. Ale to nie jest tylko wideo, tak jak powiedziałem, to nie są tylko filmy, to są książki, to mogą być gazety dla kobiet, dla mężczyzn, dla nastolatek, w której są treści erotyczne. Są to wszelkiego rodzaju aktywności. Seks poza małżeństwem, bo Bóg powiedział, że seks jest tylko dla małżonków. Czyli jeżeli to jest poza małżeństwem, to zawiera się też w tym grzechu, w tym niemoralności seksualnej. Tutaj zawierają się też zdrady małżeńskie, cudzołóstwo. Drugi, trzeci mąż, druga, trzecia żona. Wszystko, co jest związane z niemoralnością seksualną. Czy to nasze czynności, czy wszystko, co widzimy, co czytamy, co myślimy. To, że ktoś pisze wiadomości na Messengerze czy SMS-ami, dziewczyna z chłopakiem, i opisują tam różne rzeczy i wyobrażają to sobie, to jest oczywiście zawarte w tej definicji. Musisz sobie uświadomić jedną rzecz, jak każdy z nas musi sobie uświadomić jedną rzecz, że to nie jest zabawa, na przykład pornografia, że to nie jest zabawa, że jest to coś, co powoduje ogromne zniszczenia. Na przykład była ostatnio taka sytuacja w USA, już nie do końca tam znam szczegóły, bo nie pamiętam, nie sprawdziłem tego teraz, ale była jakaś taka sytuacja, że fizjoterapeuta, jeżeli dobrze pamiętam, amerykańskiej reprezentacji młodzieżowej w gimnastyce dopuszczał się molestowania nieletnich. Tłumacząc tym dziewczynom, które jeszcze nie były zbyt świadome tego wszystkiego, lub po części były, ale bały się o tym mówić, on, zasłaniając się wypełnianiem swoich obowiązków w pracy, czyli dbaniem o rozciągliwość mięśni i tak dalej, jako gimnastyczki muszą być rozciągnięte, to je po prostu molestował. I w to zamieszanych było chyba tam trochę więcej ludzi, bo niektórzy go bronili, ktoś to ukrywał. W ogóle ten człowiek podobno był taki bardzo otwarty i miły, że nikt raczej tego nie podejrzewał. A z tego, co pamiętam, to tam chyba ponad 500 kobiet się zgłosiło jako osoby, które zostały skrzywdzone przez tego człowieka. I zobacz, że to jest efekt przyzwolenia gdzieś na początku do pornografii, do jakichś czynności seksualnych. To się nie bierze znikąd, to się właśnie zaczyna od takich drobnych rzeczy. Tak samo gwałty, o których słyszymy co jakiś czas, o jakichś potwornych sytuacjach, które dotykają tysiące kobiet cały czas. To tysiące tych, które się przyznała, ile jest takich, o których nikt nie wie. Zobacz, ile w tym jest cierpienia, ile w tym jest cierpienia w tym momencie, gdy to się dzieje, ale ile jest cierpienia później i jak te kobiety muszą to przeżywać, jak ich to boli, jak one później mogą współżyć z mężem, jak mogą dbać o rodzinę z taką myślą. Nie? Gwałty, molestowanie dzieci.
zobaczyć, że w ogóle cierpienia, ile bólu przynoszą na przykład rozpadające się związki, rozpadające się małżeństwa, w których jedna ze stron zdradza po prostu swojego partnera, swojego męża, żonę. Zobacz, ile taka jedna historia może przysporzyć cierpienia drugiej osobie. Ludzie z powodów pożądliwości seksualnej robią okropne rzeczy. Okropne rzeczy cały czas. Zobacz w ogóle, ile jest rozwodów, czy to w Polsce, czy na świecie. Rozwód, który doprowadza do cierpienia po prostu jednej czy obu stron tego konfliktu. I jest efektem grzechu i jest powodem do kolejnego grzechu, bo większość tych osób nie żyje już do końca samemu, tylko żyje w drugim, trzecim związku albo bez związku z jakimś partnerem. Kiedyś sprawdzałem, że w Polsce rocznie to jest 36%. W sensie stosunek zawieranych małżeństw do rozwodów wynosi ponad 36%. Tam chyba w 18 czy 19 roku. Czyli na 100 małżeństw, które są zawarte, 30 w tym samym czasie 30 małżeństw się rozpada. 30 rozwodów jest orzekanych. A w ogóle na Zachodzie, w Belgii, Hiszpanii, Portugalii czy w USA, to jest między 50 a 70%, nawet w jednym kraju jest 70% podobno. Na tyle, co byłem w stanie sprawdzić. To jest liczba, której sobie nie potrafię nawet wyobrazić. Że 50%, czyli co druga para, połowa par, które ślubują sobie miłość, wierność, rozpada się. I towarzyszy temu cierpienie, grzech i ból i różne tego typu sytuacje. Zobacz teraz. Jezus mówi, że najważniejsze, największe i pierwsze przykazanie, jakiego powinniśmy przestrzegać, to jest miłować Boga z całego serca, z całej siły. Miłować Boga. I miłować bliźniego tak jak samego siebie. To jest drugie przykazanie największe. Zaraz po nim. I zobacz, jeżeli jesteśmy zaplątani w grzech niemoralności seksualnej, to nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga. Jeżeli jesteś zaplątany w taki grzech, jeżeli grzeszysz, grzeszyłeś, grzeszyłaś, grzeszysz lub będziesz grzeszyć lub trwasz w tym grzechu cały czas, to nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga, bo Bóg takiego czegoś nienawidzi. Bóg nienawidzi grzechu. Jeżeli trwasz w takim grzechu, jeżeli oglądasz filmy porno, jeżeli powodujesz, że czyjś związek się rozpada przez to, że doprowadzasz do zdrady, to nie możesz powiedzieć, że kochasz bliźniego. Kochasz bliźniego, to nie robisz mu krzywdy, ani nie doprowadzasz go do cierpienia. Jeżeli oglądasz film pornograficzny, to nie możesz powiedzieć, że kochasz tą osobę, która tam występuje. Bo jeżeli tak by było, to byś jednocześnie mógł tam sam wystąpić i mógłbyś pozwolić swojej córce tam wystąpić. Swojej córce, swojej siostrze. Czy byłbyś w stanie to zrobić? Tak samo jest z obcą osobą, której nie znasz, ale która też po pierwsze ma problemy i cierpi w jakiś sposób z tego powodu, prędzej czy później. A po drugie, ona sama grzeszy w ten sposób. Czyli swoją postawą zgadzasz się z grzechem, który popełnia, sam popełniasz grzech i zgadzasz się z grzechem, który popełnia ona, który doprowadza ją również do piekła. Więc jeżeli popełniasz grzech nierządu, niemoralności seksualnej, to jesteś wrogiem Boga. I teraz bardzo ważna rzecz. Zobacz, że najprawdopodobniej jesteś tego wszystkiego częścią. Jeżeli szczerze do tego podejdziesz, jeżeli szczerze oboje do tego podejdziemy, wszyscy, i ty oglądający i ja, to możemy przyznać, że niewiele jest osób, które znamy, lub które oglądają ten film, lub które się poruszają dookoła,
które chociaż raz w życiu nie miało z tym do czynienia. I chociaż raz albo ciągle ma coś z tym do czynienia. Spowodowane jest to pierwszym łatwym dostępem. Można wejść sobie na dowolną stronę w internecie i wszystko oglądać. Do tego jest takie przyzwolenie społeczne, bo nie jest to piętnowane, jest to wyciągane na wierzch. Reklamy, ubiór i to wszystko powoduje, że granica jest cały czas przesuwana, coraz dalej, coraz dalej. To, co 100 lat temu byłoby uznane za haniebną, okropną rzecz, teraz jest na porządku dziennym. Zresztą bardzo dużo ludzi po prostu sobie z tego żartuje, mówi otwarcie o pewnych rzeczach, które robi albo których się dopuszcza. I to nawet nie jest piętnowane, to nie jest nazywane tak, jak powinno być. Także jeżeli szczerze do tego podejdziemy, to wiemy i ja wiem, i ty oglądający wiesz, że jesteśmy winni tego grzechu. I ja jestem i ty jesteś najprawdopodobniej. Teraz przeczytam jeszcze inny fragment, bardzo króciutki. To jest Objawienie Jana, sama końcówka Biblii, 22 rozdział, 14-15 werset. To jest opisane miejsce, moment, gdzie Jezus już powrócił powtórnie i wierzący, dzieci Boga, zostają oddzieleni od całej reszty. I to jest napisane tak. Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania, aby do nich należało prawo do drzewa życia i by weszli bramami do miasta. Czyli aby weszli do miasta wiecznego, w którym w jakiś sposób będzie mieszkał Bóg. Będą tam sami wierzący i Bóg razem. Będziemy mieć prawo, ci wierzący, do drzewa życia. Ale wejdą tam tylko ci, którzy zachowują Jego przykazania, czyli przykazania, które dał Bóg, które dał Jezus. I czytamy dalej. Na zewnątrz natomiast są psy i czarownicy i nierządnicy i mordercy i bałwochwalcy i każdy, kto miłuje kłamstwo i dopuszcza się go. Nie wiem, czy widzisz, co tutaj jest napisane. Z kim spędzisz wieczność, jeśli nie uchwycisz się ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie? Zobacz, bardzo możliwe, że jesteś teraz może w liceum, masz dobre oceny, dobrze się uczysz i wszystko wygląda fajnie. Może jesteś na studiach i bardzo fajnie sobie radzisz z nauką po prostu. Czy jesteś na studiach, czy w liceum, może spędzasz wolny czas na różnych imprezach. Spędzasz go z kolegami, z koleżankami i robicie tam różne rzeczy. I jest po prostu fajnie. Jesteś w najfajniejszym miejscu, jakie można sobie wyobrazić. Omijasz jakieś speluny i zagłębiasz się w jakieś straszne, mroczne miejsca. Jesteś poukładany i wszystko jest dobrze. Może jesteś rodzicem, może jesteś mężem i masz fajną rodzinkę. Fajny dom. Jest tam radość i miłość między wami. Może masz piękną żonę, przystojnego męża. Może masz super pracę i radzisz sobie ze wszystkim, masz wszystko fajnie poukładane. Jesteś bystry, jesteś elokwentny i dobrze zarządzasz ludźmi i robisz dużo super fajnych rzeczy. Wyobraź sobie, że z takiej pozycji właśnie trafiasz nagle do najgorszego więzienia na świecie, jaki istnieje. Trafiasz do więzienia z jakimiś mafiozami, z ludźmi z gangów narkotykowych, którzy nie mają żadnych skrupułów, z ludźmi, którzy obdzierają innych ze skóry, którzy na żywce wycinają narządy, z gwałcicielami, z najgorszą warstwą społeczną, jaką można sobie tylko wyobrazić. Wyobraź sobie, co byś czuł, gdybyś z takiego miejsca, w jakim teraz jesteś, w takim fajnym świecie, w fajnym życiu, jakbyś się nagle znalazł właśnie w takim miejscu. To, co pisze w objawieniu, to jest o wiele
o wiele gorsze. To jest niewyobrażalnie gorsze miejsce, bo tam nie dość, że będziesz właśnie z taką warstwą społeczną, z takimi ludźmi, którzy nie mają miłości Boga w sobie, to będzie jeszcze dodatkowo miejsce, w którym nie ma Boga. To będzie miejsce bez Boga. Nie będzie tam ani odrobiny dobra, ani odrobiny miłości, ani odrobiny współczucia, ani odrobiny szacunku. Nie będzie tam nic kompletnie dobrego. Będzie samo zło. Po prostu piekło. I zobacz, gdybyśmy teraz zebrali tych wszystkich ludzi, którzy oglądają pornografię, którzy czytają, piszą książki, czy gazety, które o tym mówią, którzy chodzą do kina na tego typu filmy, którzy zdradzają swoich partnerów, którzy dopuszczają się seksu przed małżeństwem, albo zdrady, albo powtórnych małżeństw. Zobacz, jak wiele ludzi jest w tej grupie. Gdybyśmy zebrali tych wszystkich ludzi razem, odznaczyli sobie tych, którzy w jakikolwiek sposób byli uwikłani w niemoralność seksualną, to ogromna większość ludzi znajdzie się w tej grupie. Ogromna, przeważająca większość. Zostanie dookoła bardzo mała grupa, albo nie zostanie nikt. Tego w sumie nie mogę powiedzieć, czy nikt, ale jeżeli nawet ktoś zostanie, to będzie tak malutka grupa, że będzie prawie niewidoczna. I zobacz, są to ludzie, którzy nie miłują Boga. Którzy nie miłują Jego przykazań, czyli nie miłują Boga, nie wypełniają Jego przykazań. A w liście do Koryntian jest napisane na samym końcu, że kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, ten niech będzie przeklęty. Kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Ta grupa, która jest uwikłana w grzech niemoralności seksualnej, to jest grupa ludzi, na których czeka gniew Boży, na których czeka piekło. Są to ludzie, którzy zasługują na tą karę przez to, że złamali Boże święte prawo, święte przykazanie, które kompletnie tego zabrania. Nie ma co do tego ani krzty wątpliwości. I teraz wróćmy sobie do początku. Tam zacząłem od takiego stwierdzenia, które jest często powielane, że większość ludzi jest dobrych i większość ludzi uważa się za dobrych. A gdybyśmy teraz porównali z tym, co powiedziałem, że dobra jest osoba tylko taka, która nie popełniła żadnego grzechu, a już na pewno nie popełniła grzechu niemoralności seksualnej, to widzimy, że tych dobrych ludzi jest albo niewiele, albo nie ma ich w ogóle. I nie ma znaczenia, ile robimy dobrych rzeczy. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia w tym przypadku. Bo jeżeli popełniłbyś zabójstwo, jeżeli byś kogoś zabił, to nieważne, ile dobrych rzeczy zrobisz, nieważne, co byś zrobił dla kogo, jak długo, same dobre rzeczy, to nie sprawi to, że unikniesz kary. Kara i tak prędzej czy później na ciebie przyjdzie. Będziesz musiał albo odsiedzieć to w więzieniu, albo iść na krzesło elektryczne, zależy gdzie mieszkasz. Dobre uczynki nie zmazują tej kary. Nic nie zmywa grzechów. Żaden dobry uczynek. A tak swoją drogą, to w tym liście do Galacjan, cudzołóstwo, nierząd, nieczystość i rozpusta jest wymieniona razem z między innymi zabójstwami. Czyli w oczach Boga są to grzechy takiej samej wagi. To znaczy i zabójstwo, i na przykład oglądanie pornografii dla Boga to jest grzech, który nie pozwoli ci wejść do Królestwa Bożego. Nie pozwoli ci wejść. Właśnie dlatego potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego. Dlatego, że my wszyscy jesteśmy grzeszni. Wystarczy wziąć na tablicę jeden grzech, ten, o którym właśnie mówiliśmy, i się okazuje, że ogromna większość jest to zawikłana i przez to jest skazana na wieczne oddzielenie od Boga. Na szczęście
na ogromne szczęście Bóg okazał nam takie miłosierdzie, że w osobie Jezusa Chrystusa zszedł na ziemię i widząc, że my sobie z tymi grzechami nie możemy poradzić, to jest po prostu niemożliwe, wypełnił całe prawo, nie popełnił ani jednego grzechu, a na samym końcu, jako Bóg, przyjął na siebie całą karę, która była przygotowana właśnie dla nas. Właśnie dlatego Jezus na krzyżu mówi: Boże, Boże mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To był moment, kiedy Jezus, Syn Boży, był oddzielony od Ojca. Czyli przyjął tą najgorszą, największą karę, jaka czeka na wszystkich. Został po prostu zgnieciony, zmiażdżony. Przyjął cały gniew na siebie. Gniew, który powinien trafić na nas. Czyli On się stał zastępczą ofiarą za grzechy świata. Jezus Chrystus. I właśnie dzięki tej ofierze, dzięki temu, że po trzech dniach zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć, my teraz możemy być zbawieni. Możemy stanąć przed Bogiem bez grzechu. Jest tylko taki warunek. Tyczy się to jedynie wierzących. Ten, kto uwierzy, ten, kto będzie trwał w tej wierze, kto będzie wierzył cały czas, kto będzie wierzący w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że jest Bogiem, w to, że to dzieło się wypełniło i On zabrał te grzechy nasze. Jeżeli w to wierzysz, jeżeli w to uwierzysz, jeżeli będziesz błagał Ojca, będziesz błagał Boga o to, aby odpuścił Ci grzechy, odpuścił Ci straszne grzechy, których się dopuściłeś w swoim życiu. Jeżeli będziesz to robił szczerze, jeżeli będziesz Go błagał o przebaczenie, o miłosierdzie, jeżeli będziesz Go prosił o to, aby Ci dał życie wieczne, aby dał Ci Ducha Świętego, jeżeli będziesz wierzył w Chrystusa, to wtedy dopiero będziesz mógł być zbawiony. Wtedy Bóg będzie mógł Cię doprowadzić do zbawienia. Dopiero wtedy będziesz dzieckiem Bożym i dopiero wtedy ominie Cię ta kara. Tylko Jezus, oddanie się Mu, może uratować Twoje życie. Jezus, który był zastępczą ofiarą, może stać się Twoim wybawicielem. Wtedy przed Bogiem staniesz jako osoba, która nie ma grzechu, bo wszystkie grzechy zostają przeniesione na Chrystusa. I teraz mam przed oczami wielu swoich bliskich. Mam przed oczami swoją rodzinę, mam przed oczami swoich kolegów ze szkoły, ze studiów, swoich bliższych znajomych, dalszych znajomych, swoją bliższą rodzinę, dalszą rodzinę, wszystkich ludzi, których gdzieś spotykam. Mam wszystkich przed oczami w tym momencie. I myślę też o wszystkich, których nie znam, którzy gdzieś może trafili na ten film przypadkiem lub nie przypadkiem, ale się nie znamy. Teraz kieruję te słowa do Was. Błagam Cię, proszę Cię, padnij na kolana przed Bogiem, proś Go o wybaczenie, proś Go o życie wieczne, weź do ręki Słowo Boże, czytaj Pismo Święte, czytaj Nowy Testament, czytaj Ewangelię, czytaj po kolei wszystko. Uwierz, że Jezus Chrystus może uratować Twoje życie. Tylko w ten sposób to jest jedyna droga, która może dać Ci życie wieczne. I błagam Cię, kimkolwiek jesteś, abyś wziął to naprawdę do serca i abyś żył wiecznie. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy w niebie. Będę się za Ciebie modlił. Do zobaczenia.